Janeczko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcineczku z Spidermana. Tak, niesamowity Spiderman Sosnowca rusza na ratunek właśnie Sosnowcowi. Więc zobaczymy, co tutaj wyjdzie, jak wyjdzie i dlaczego i czemu tak drogo. Tutaj na obóz więźniów bym zrobił najpierw, później byśmy skoczyli na to, bo może jakąś w ogóle rzecz tutaj odblokujemy. Jakiś nowy kostium. Ała, tak dostałem. Nie wydaje nam się podejrzany. Yuri! Natknąłem się na zbiegów z Rikers. Mają tu niezły fort. Dużo lepszy niż te, które budowałem kiedyś z poduszek. Zadzwonili do mnie ludzie z patrolu. Chcieli interweniować, ale zbiegów było zbyt wielu, a chwilowo nie mamy co liczyć na posiłki. Na szczęście zawsze możesz liczyć na Spidermana. Nieźle, co? Byłbym dobrym specem od reklamy. Odpocznij sobie. Dzianka. Pełna koncentracja. Teraz lecimy tutaj. Nie odpowiada. Sprawdźcie, co z nim. Nie podniecaj się, sprawdzę to. Co jest? Musisz się położyć. Dobra. Dawaj tutaj. Rzucam granat. Ściągnijcie go na siebie. Dalej, skończmy to. Posiłki. Dobra, chodźcie, nie potrzebujesz. No. Spróbuj tego. Ej, ej, ej. Nie dajcie się złapać sieć. To nie fair. Więcej więźniów! Aż dziwnie się czuję, nosząc inne kolory niż wszyscy dookoła. No, tak trochę śmiesznie. Spidermanie, rozmawiałam z miejscowymi. Zbiegowie próbują się włamać do ich budynków. Też tak słyszałem. Chcą przejąć cały budynek. Znacznie łatwiej będzie się z nimi rozprawić na ulicy, bez zapadników. No właśnie. Robię co mogę, odezwę się później. Dostał w ryja! Właśnie, ostatnio zapomniałem powiedzieć o tym, żebyście zostawili łapeczkę, komentarz, no i tym podobne. Mam coś dla ciebie! Sorry, zakaz wstępu podczas występu! Ale dostał buta. Kolejny. Uwaga! Rozwalę cię! Ej! Uwaga! To teraz nasze miasto! Dobra. Przekonasz się, co potrafi.
Wiecie, że koszmarnie się spóźniliście. Będzie grzywna za niestawienie się. Znalazę ci! Ja nie wiem, które nam iść. Dobra. To ci się spodoba. Zapłacisz za to! Chodź tu! Dajesz to. To nie twój dzień! Tylko mi jedno, gdzie cię zastrzelę! Postarajcie się bardziej! Przegrywamy! Dajesz to. No i gites. Mam wszystkich. Załatwieni. Więc lecimy po następnych. Milady, zdobyłem dla ciebie manhattański fort. Dzięki. Zafunduję tym łobuzom wycieczkę autokarową do Paki. I proszę, no, nigdy więcej mnie tak nie nazywaj. Dobra, więc my co? Polecimy teraz tutaj na właśnie te laboratorium. Czy my nie mamy jakiegoś kostiumu do wyboru? Czy my coś potrzebujemy innego? Aha, że tony wyzwań. Dobra. Przestępstw, wyzwań. Że ostatnio mało właśnie lecieliśmy tym kostiumem. To też polecimy właśnie takim klasycznym Spider-Manem właśnie z komiksów na kolejną naszą tutaj wyprawę. Okej, zdajecie sobie sprawę, że jak mnie zamkniecie, to nie pomogę wam w walce z bandytami, a? Zatrzymaliśmy grupę cywilów podżegaczy. Postawiliśmy im odpowiednie zarzuty. Chodź tu, chodź. Bolało? Dobrze, opowiedz kolegom. Moi drodzy, Rhino i Skorpion ponownie są za kratkami. Choć zostało to okupione niewyobrażalnymi stratami powstałymi podczas szaleńczej walki, do której doprowadził Spider-Man. Tak, wszystko Spider-Man. Dziennego, ale musimy się przygotować na wszystko. Zwyczajni ludzie nie mają szans z kimś takim jak Rhino. Mam więc propozycję. Słyszeliście o psach policyjnych, prawda? To teraz zacznijmy trenować policyjne nosorożce. Jak ktoś potem wyskoczy z nosorożcem, bum! My też mamy nosorożca! Dobra, no nosorożec to nosorożec. No ale bez przesady. Dobra, śmieci. Dobrze, jasne bakterie. Spróbujmy, zobaczmy, co to w ogóle jest. Pierwszych projektów mamy. Próbowaliśmy stworzyć bakterię, która rozpuszczałaby plastik w oceanach. Ale cóż, zabrakło jej czasu. Może masz jakieś pomysły? Wiele by to dla mnie znaczyło. Pomyślmy. W modyfikacjach genetycznych może się udać. Ale potrzebny będzie lepszy sprzęt, a bakterie żyją tylko w płynnym środowisku. Zaraz, moja płynna sieć. Mogę przechować bakterie w kasetce sieci. ESU powinno mieć substancje potrzebne do zwiększenia ich mocy. O
O nie, bakterie rozpuściły mi sieć. Są w tej kasetce od bujania. Inne powinny być całe, ale teraz muszę dostać się na ISU bez bujania. Pajęczy lot chyba jeszcze działa. To jest niezły trening. Muszę się sprężać. Nie wiem, ile bakterie mogą przeżyć. To niezły trening, gdyby kiedyś zepsuły mi się wyrzutnie sieci. Patrzą, jakby nigdy nie widzieli, jak ktoś biega po ścianach. Dobra, zgodnie z prawem muszą umieszczać odpady chemiczne w tych pojemnikach. Na pewno znajdę coś przydatnego. No nie mogę się bujać. No. Gotowe. Teraz muszę iść do laboratorium doktora, żeby wszystko połączyć. Pojechałbym metrem, ale bakterie nie przeżyją tak długo. No, taki trening to też trening, co nie? No zawsze to trochę lepiej, co nie? No dobra, lecimy tutaj. Wchodzimy do tego domku, zobaczymy, znaczy do domku, do doktora Octaviusa. Tylko nie czemu jako Peter? Aha, bo to można zrobić wcześniej, zanim jeszcze będzie fabuła. Oczywiście musimy się odbić w Sosnowcu. Dojechaliśmy do tych. A teraz wirówka przemysłowa, która wyciągnie bakterie z płynnej sieci, żeby dało się ją przechowywać. Analiza. Muszę tylko wyodrębnić bakterie. O Jezu, jak ja już dawno tego nie robiłem. Podejrzewam, że to będzie tak. To. Okej. Okay. Teraz. Tu będzie to. I. Tu. I to tu. No, dosyć proste. Pięknie. Chyba udoskonaliłem bakterie, ale muszę to jeszcze sprawdzić w stacji badawczej Harego. No dobra, czy my coś jeszcze tutaj mamy w ogóle? Oscorp, Octavius. Czy my możemy coś tutaj jeszcze ulepszyć? Czy już wszystko przeszłem? To jest pytanie. Mamy dwa interfejsy, żeby zakończyć wszystko. Doktor sporo pracował nad tym interfejsem neuronowym. Mm-hmm. I tutaj bym tak samo zrobił właśnie, o. Tu bym zrobił wejście w tą stronę. Tutaj. Jak musimy wszędzie tu dać prąd, żeby był? Aha, dobra, musimy tak to zrobić.
zabieramy to. Jest 3. Trzy, pięć. Tutaj zabierzemy to. Dobra, mamy. Rodzaj nauki. Niebezpieczna i nie przeprogramował czujnik przestrzenny na system celowniczy. Dobra. Powiem wam tak szczerze, ja już się gubię. Bo jeżeli tak zrobimy... Spróbujemy. Tutaj możemy zostawić to. To bym musiał zabrać. Tutaj dać dwójeczkę. Dobra, mamy to dopasowane. Doktor zamienił ramiona w broń, a ja nic nie zauważyłem. Dobra, mamy premię. O! Laboratorium mamy zrobione, więc może nowy kostium będziemy mieć? Co myślicie? Nie. Chyba mogę się znów bujać. Zobaczmy. I o to chodzi. Och, słodkie bujanie. Tak mi tego brakowało. A mi nie. Oby się udało. Pamiętam, jak mama Harego rozpoczęła ten projekt. Tak wiele znaczył dla obojga. Dla sieć mającego nic trudnego. Ulepszyliśmy trochę bakterie, więc no, powinno nam to posłudkować w dobrą stronę. Jest zbiornik testowy. Pełen plastiku. Zobaczmy, co się stanie. No, sprawdzamy. Działa. Nie tak szybko, jakbym chciał, ale lepiej niż wcześniej. Trzeba dalej testować. Cały plastik nie zniknął, ale to duży krok naprzód. Wystarczy, żeby Oscorp podjął dalsze prace. Dostaliby Nagrodę Nobla, a ich akcjom też by to nie zaszkodziło. No, wtedy to tak. Więc okej, my musimy teraz... Aha, tu mamy już tylko wezwania Tsmana, demony i te pierdoły. Tutaj mamy poboczną misję jedną do zrobienia, czyli uczelnia oczywiście. No i... Co kolejne? Tam jest trochę tych rzeczy do zrobienia. Jetpacki? Ten sprzęt jest niebezpieczny. Panowie, ten sprzęt jest niebezpieczny. Przyklejeni. No nie będę w nich tam łoić, bo to jest takie bez sensu. Muszę tylko wycelować.
Ej, geniusze! Pewnie bym was nie znalazł, gdybyście nie zaczęli siać zamętu! Zapłacisz za to! Nie zaciągnij mnie do pana! Uwaga, szabrownicy przy zapasach żywności! Funkcjonariusze potrzebni w Soho! Uziemię się, pająku! Pora rozwalić frajera! No i... Na przyszłość oszczędźcie nam wszystkim trudu i siedźcie grzecznie w pace. Jaki cel, chłopie? Ty nawet nie wiesz, co to jest cel. Dobra. Lecimy tutaj, zobaczymy, co tutaj kolejnego. Chyba ostatnia misja u niego, co nie? Sytuację kryzysową. Drużyna futbolowa pojechała na mecz i nigdy nie wróciła. Ich autokary były puste. Drużyna, kibice, sztab, Lima całą armię. Jest jakiś trop? Ktoś rozpoznał ich quarterbacka, Brada Davisa. Ślę fotkę. To jest tutaj obok. Zaraz, to wygląda jak łuk na Washington Square. Zdaje się, że to obok ESU. Tutaj. Serio? Są jak watacha wilków. Im dłużej to trwa, tym większa szansa, że ktoś zginie. Ilu zawodników było w kadrze? No właśnie, ilu? Nienawidzę! Nienawidzę wszystkich! Wow! Wszyscy? Więcej ich jest. Zespół ma tylu kibiców. Szkoda, że nie byli tacy twardzi w meczu stanowym. Nienawidzę! Ble. Wszyscy muszą zginąć. Jestem potworem, tak jak wszyscy inni! Wow. Złaż ze mnie. Ciemność czarna i zimna. Demony są wszędzie. Chodź skórę, pokaż kim jesteś naprawdę. No. No podejdź. O, po sprawie. To wreszcie koniec? To było szaleństwo. I to wielkie. Nie jesteś pierwszym, któremu się to zdarzyło. Na szczęście lekarze przebadali już innych. Nie mają żadnych trwałych objawów. Dzięki. O tyle, dobrze. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć.
Pokonajcie w sobotę Wildcats i będziemy kwita. Dobra, mamy ukończyć wszystkie misje ze skażonymi studentami. Miło cię słyszeć. Dobra, więc... Może teraz wszystko wróci do normy. Byłoby super. Tu się z tobą zgadzam. Dobra, więc my lecimy. O tyż mamy coraz mniej, prawie 100%. Wow. To jakaś bitwa, kostiumy. Co w ogóle my potrzebujemy? Bazy, co nie? Żetony przestępstw i tutaj żetony wyzwań. O, wyzwania. No dobra, no ale by trzeba było zrobić jakieś wyzwanko małe. Czy tutaj mamy już zrobione? Tutaj mamy, ale tutaj byśmy mogli zrobić misję poboczną dzisiaj i dwa wyzwania. O. Wyzwanie skradanie i wyzwanie skradanie, ale ja nie chcę wyzwania skradania. No ale jak trzeba, to trzeba, tak? Wykonaj serię 50 ciosów. No, coraz więcej tutaj tego mamy, no ale... tą misję poboczną chciałbym zrobić. Lecimy. No. Do przodu, Peter, ty gdy się dajesz to. No tak, jestem przecież. Jameson ma rację. Odstawiasz wielki show, ale tak naprawdę umiesz tylko robić bałagan. Skąd ten wniosek, panie władzo? Fisk wyjdzie z paki. Nie sądzę. Mamy na niego tyle, że posiedzi kilkadziesiąt lat. Już nie. Furgon z dowodami został zaatakowany. Serio? Cokolwiek było na tych dyskach, przepadło na dobre. Holy shit. Tak łatwo się nie wywinie. Odzyskam te dyski. Dobra, myśl. Wszystkie materiały dowodowe mają etykiety RFID. Powinienem znaleźć dyski, jeśli namierzę etykiety. Muszę się pośpieszyć. No, troszeczkę. Mogę się nabijać z Jamesona, ale te jego ciągłe oszczerstwa do niektórych trafiają. Ludzie Fiska kradną gliniarzom dyski i nagle okazuje się, że to moja wina? No nic, no, z tego wychodzi, że tak. Nie uszło to na sucho. Tutaj są dyski. W samą porę. Chyba jeszcze nie zniszczyli dysków. Każdy wie, że z nami lepiej nie... Pora popsuć powitalne przyjęcie dla Williego. Mamy już te dyski. Czemu ich nie roz... Pora na drzemkę. Szef, no to, że go nie zawiedziemy. Co znowu? Uważajcie na jego sieci! Rozwalić go! Tak. Brałujesz tego? Chciałbyś. Dalej! Musimy go powstrzymać! Zabieraj go! Chyba ja ciebie. I już? Widziałem ludzi walczących zaciekle o nowego smartfona.
Dyski nie są uszkodzone. Super. Teraz muszę je tylko zanieść na posterunek w Hell's Kitchen. Hell's Kitchen. W piekielnej kuchni. Chciałbym zobaczyć minę Williego, jak się o tym dowie. Pewnie zachłyśnie się swoim więziennym Bordeaux. Więziennym Bordeaux, no nie. Może być gorzej. Ale dobra, spoko. Udało nam się to zrobić szybko. W tym zacnym kostiumie. Super bohatera. Fisk nie wyjdzie z pudła. Znalazłem dyski. Zaraz, zaraz. Czyli po prostu wiedziałeś, gdzie ich szukać? Może to prawda, że współpracujesz z Kingpinem? Nie no, serio? Miałbym je ukraść, a potem oddać? Myślisz, że nie mam nic lepszego do roboty? No właśnie. Pomyśl trochę, chłopie. O, rakiety! Kryć się! Ej, to chyba lekka przesada, co? Sam się prosiłeś. To nie w porządku! Dzieciom się wychodzi! Dobra, załatwień. Palą w nas wszystkim, co no mają. Serio. Prześpij się. I to wszystko z powodu dysków? Nie słyszeliście o chmurze? Mnie tak nie załatwi. Widzę Spidermana. A najpierw będą musieli zmierzyć się ze mną. Masz wsparcie. To będzie bolało. Gangsterski carpooling? Trzeba Fiskowi przyznać. Przynajmniej dba o środowisko. Nie masz z nami szans, kolego. Ja nie mam. Część ludzi Fiska dotarła na szczyt. Gdzie są dyski? Nie ma tych dysków, nie będzie. Mam ochotę spuścić komuś łomo! Mam jakieś żarty? Kopać mu tyłek! Odstawiam się, Spider-Manie! Nie oddajcie im dysków! Szok i zgroza. Jeszcze ty tutaj jesteś. No tak. Bo ja zawsze zrobię bezpieczny teren. Spidermanie, przepraszam. Myliłem się. A Jameson może iść do diabła. Dziękuję. O, dziękuję. Pytanie. To prawda, że pochodzisz z innej planety? Tak, nazywa się Queens. Na razie. Miły Spiderman z sąsiedztwa. No, ukończyliśmy wszystkie misje poboczne, więc no, dla nas to jest super. Umiejętności... W ogóle kostiumy. Ja myślę, jakiś kostium odblokować. Ludzie, no dajcie mi tutaj jakiś... Nie wiem, co oni tam mają do zrobienia, ale dobra. Lecimy teraz po kolei do misji głównej. Ale zanim jeszcze polecimy tam do misji głównej, chcę zobaczyć w ogóle, gdzie jeszcze nam brakuje stacja badawcza. I tutaj stacja badawcza. Mamy dwie stacje badawcze do zrobienia.
tak? Bo chyba już wszystkie zrobiliśmy. Tak, wszystkie, więc ja bym chciał zrobić jeszcze w tym odcineczku te dwie stacje badawcze. No i będziemy mieć zrobione większość gry. Większość, no tyle co się da. Bo to chyba z tego jeszcze dostaniemy jakiś kostium dodatkowy. Tak, ale czemu ty nie jeździsz tramwajem? Bo nie. Bo jestem skoczkiem, widzicie? Ła, dobra, dobra. Panie. Dziękuję. Zabiję cię. Leci granat. Ła, ła, ła. Zrobię z niego sito. Ale dostał. Oberwał. Ej. Zepsułeś mi. Już wszyscy. Nieźle się rozpędzili. Kurde, już prawie miałem serię. Potrzebujemy wsparcia. Taka rada! Po opuszczeniu więzienia warto przystopować z zamieszkami. Przyjęto? Rozwalę go! O kurde, cofnąć się! Doradzałbym wam w przyszłości więcej rozsądku. Ach, już myślałem. Nie. No wskocz tam! Halo. Co za spider. Dobra, więc my tutaj lecimy. Aha, tutaj jeszcze była... O! Dobra, czyli sześciu muszę wrzucić w powietrze i ten, dobra. No to zrobimy to. Aresztowanie ludzi za pokojową manifestację? Nie na mojej zmianie. Dobra, wejdź, 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 wejdź. Jeszcze ktoś jest? Manifestacje są naprawdę spoko, ale poczekajcie aż... No mogłem porazić ich. Ale... Żetony przestępstw zrobiłem, tak? Jest, możemy, ale tego nie chcę. Nie chcę tu. Nie no, by się przydało chociażby tego zrobić, albo tego.
No ale okej. Dobra, mieliśmy lecieć tutaj w ogóle na te badania. Proszę o meldunek z Midtown North. Punkt obserwacyjny założony. Nie widać głównego celu. Dobra, nurkiem jesteśmy. Gdzie tu jest wejście? Tu jest wejście. Dobra, zobaczmy, co tutaj będzie. Keres. Co mamy tutaj za misję? Nurkowanie na wyścig, tak? W tym laboratorium badana jest jakość wody. Wykryje i zaalarmuje o każdym paskudztwie. Sam bym je sprawdził, ale na zawsze brakuje mi czasu. Czuję, że Harry coś przede mną ukrywa. Mam nadzieję, że wszystko gra. Ach, te opary. Algi już zabijają ryby. A jeśli ich nie powstrzymam, będą się przesuwać w górę łańcucha pokarmowego. W laboratorium Harego przygotowałem wirusa, który je zaatakuje, ale potrzebuję do tego próbki alg. Muszę lecieć nad jezioro, szybko. Dobra, teraz muszę rozbić ściany komórkowe. Najszybciej zrobię to przy użyciu siły grawitacji. Najlepszy efekt uzyskam skacząc z wysokiego budynku. Najwyższy w okolicy jest Oskorp. Wolałbym to robić w laboratorium, ale nie mam czasu. Akrobata. 400 na 500, dobra. 500, 100 metrów. Pośpieszyłem się! No 100 metrów to powinno być, to nie? No, 100 metrów chyba tutaj będzie, co nie? Ale w którym miejscu ja mam zanurkować? Może mi to pokaże coś. Woo! Udało się! To teraz powtórka z rozrywki. Naprawdę nie chcę tego powtarzać, ale co poradzić? Teraz 250. No chyba pisk będzie najwyższym. No, Oskorp jest najwyższym budynkiem, to nie?
250. No dobra, no to lecimy na ten Oscorp. To się nazywa Falstart. No, troszeczkę. Dajesz, dajesz, Peter. Nie ma co. Nie pożygał! Muszę wrócić nad jezioro i to rozpuścić. Dobra. Wirus zabije tylko trujące algi. Nie zaszkodzi innym roślinom. Całe szczęście, bo czym byłby park bez roślin? Pusty. No właśnie. Dobra, zrobiliśmy to. Więc została nam tylko jeszcze ta. Uff. Powiem wam tak szczerze. Ciężkie, ciężkie są te bakteryjki, ale ja sobie zrobię tak, zapiszemy sobie grę i ja się spróbuję tam tepnąć po prostu. Szybki transporcik, nie powinno mnie walić. Dobra, ja już tutaj jestem przy tym. Przed chwilą zrobiłem tamtą walkę. Całą, jeszcze raz będę musiał powtórzyć, bo mi skaszowało po prostu grę i próbowałem wrócić, no i dalej to samo. Nie wiem, ta gra jest po prostu tak skraszowana niekiedy. Fajna, ogólnie fajnie się gra w tą grę, ale no kraszuje się. No cóż, lecimy z tą misją. Tej stacji raczej nic nie grozi, bo pozwala badać działanie aparatury kamuflującej Oscorp. Niepokoi mnie, że sprzęt testują uzbrojone drony. Ktoś może zostać ranny. Chyba, że ja go będę testował. Spróbuję podłączyć aparaturę kamuflującą z moim kostiumem. No da się, sukces. Wiem o tym. Pole energetyczne sprzęga się z moimi gadżetami. Nic z tego nie będzie. Tak to nie. O, te uzbrojone drony szwankują. Są niebezpieczne, a polecenie samozniszczenia stąd nie działa. Ale z maskowaniem mogę się zbliżyć na tyle, by uruchomić mechanizm. Ten dron daleko nie zaleciał. Ściągnę dane, zanim go rozwalę, żeby mogli sprawdzić, co się stało. Dobra, muszę zbliżyć się do drona na 10 minut i pozostać niewidoczny. Idealnie. Teraz muszę stać się widoczny, żeby dotrzeć do innych. Mam cię! Dobra, i tak musimy to przechodzić. Boom! Wybacz, dronie, ale twoje dane no. Przeżyją. Lepiej ty niż ja. No właśnie. Aha, czyli tutaj mamy tego drona.
nie spodziewałeś się, co? No nie spodziewał się. Zawsze muszę coś rozwalić. Dobra, teraz trzeba będzie górą polecieć. Kolejny gryzie piach. No. Kolejny gryzie piach, więc... Dron skasowany. Pyk. Wow, 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 wow. Poczekajmy, wróćmy tutaj. O, 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 on tutaj do mnie przyleci. Czy te drony Pyk. Są w ogóle legalne? No nie mogę nawet nie strzelić. Ukryty Spidey atakuje. No, zawsze to lepsze. Dobra, ale... No jak ja mam tutaj tego rozwalić? Tryb ukryty był fajny, ale nie na tyle, żeby rezygnować z sieci. Może Oscorp zrozumie, że uzbrojone drony na Manhattanie to kiepski pomysł. Ale nie robię sobie nadziei. Mają już potrzebne dane, a technologia maskująca dobrze rokuje, chociaż wymaga pracy. Stacja Harego jest chyba bezpieczna, a jak wyeliminują błędy, to może sobie sprawię niewykrywalny kostium. No, to było zarąbiste. Tam drugi jakiś tam tom, bazę. Dobra, teraz sprawdźmy, czy mamy wszystkie już bazy zrobione. Czyli mamy 3, 4. Tutaj jeszcze zapomnieliśmy o tej. Ojojoj, ale to będzie przed ostatnią misją. Znaczy przed tą misją, którą będziemy mieć główną, to zrobimy to. Widzę, że już wszędzie mamy, tak? Więc okej, ja sobie muszę tylko tutaj nadrobić właśnie te walki tutaj, dwie, raz, dwa. No i później zmierzyć się po prostu bliżej tamtego, co nie? No myślę, że to nawet zrobimy sobie tutaj i to, ale to już sobie poza nagraniem chyba zrobię, więc zobaczymy. Więc to by było na tyle. Nie zapomnijcie o łapeczce w górę. No dole komentarz, no i subskrypcję. Trzymajcie się. Bye, bye.